Susu, witam wszystkich bardzo serdecznie w piątej części First Look The Sims Strzelecka Wyspa. Miałam włączyć nagrywanie później, ale przeciała do nas kosmitka, do Mirandy, więc... O, drobina znikła. Chciałam tylko ją pokazać, w razie gdyby ktoś się zastanawiał, czy kosmici mogą nas odwiedzić na pływającym domu, oczywiście jeśli macie 4 pory roku. No i tutaj mamy żywy dowód, że tak, mogą. Sobie chodzi, tutaj skanowała najpierw o leżak, teraz gazetę. Widzicie? No. Także ja już przyjdę do was, jak Miranda się wyśpi. A tu mamy kosmitkę. Tak, tylko nie wiem, czemu nie mogę. O! Znowu włazi na górę. Nosi ją strasznie. Musi wszystko obejrzeć. Dobra, wracam do was rano. Okej, jak widzicie, Miranda już wstała i zjada śniadanko. Możemy spokojnie zacząć dzień. Tak, ona sobie tutaj zje. Potem wybierzemy się w miejsce, którego jeszcze nie widzieliście, do siłowni palmowej. Tak, czy to jest na niskiej głośności? Tak. Dobra, to niech sobie gra. Też ładna piosenka. Do śniadanka. Także ona tutaj zajada. Właśnie zaraz pojedziemy na siłownię. Potem jeszcze jedną rzecz chciałabym zobaczyć. A potem wam powiem, na czym skupimy się w dzisiejszym odcinku. Zbieraj się. Będziemy cię śledzić, jak zawsze. Ile dzisiaj jest stopni? 24. Okej. Okay. Się cieszy, że żegluje. Zawsze ma lepszy nastrój przez to. Szkoda, że chyba żadna z jej cech nie powoduje, że szybciej się uczy nurkować. Ma więcej szczęścia, gdy wędkuje. Lepiej znosi bez problemu kołysanie łodzi. A ona miała bardzo chorobę morską. Lepiej przebywać na łodziach, a koła pływać. Szybciej rozwija umiejętność. A, szybciej rozwija nurkowanie. Ojej, to mi się wydaje, że u mnie to aż tak szybko nie leci, ale może faktycznie u nich się idzie jeszcze wolniej. Także faktycznie ta cecha jest fajna, że szybciej rozwija umiejętność nurkowania. Może dłużej pływać bez zmęczenia. Przebywanie w wodzie poprawia mu nastrój. Uwielbia pływać, to w sumie fajna cecha, taka, wiecie, opozycja totalna do boi się wody. Ja sobie tutaj biegnie. Bardzo mi się podoba ten strój w ogóle. Z tymi trampkami niebieskimi bardzo ładnie wygląda. Także ona teraz idzie skoczyć na siłownię. Zobaczymy, jak tutaj wygląda siłownia. Ja zawsze właśnie bardzo lubię oglądać wszystkie miejsca w nowych miastach, właśnie wszystkie galerie, wszystkie tam... takie miejsca, do których właśnie można wejść, obejrzeć sobie, lubię obejrzeć wszystkie parki. Właśnie zawsze bardzo lubię odkrywać takie sekrety, wiecie, takich nowych dla mnie miast. Więc teraz odkryjemy sekrety siłowni. Widzę, że ładna fontanna tutaj jest. Jakieś biuro. To jakiś taki hall. Mamy bieżnię. Weź sobie poćwicz chwilę. O, jest basenik. Nie za duży, ale ładny. Mamy tam takie jakby linie. Duże okno. Mamy taki parking. Na łodzie parkingu nie ma. O, przebrała się w strój ten, który ja jej wybrałam dla ratowniczki. Tylko ona już nie jest ratowniczką. U góry też mamy bieżnię. O, ładnie stąd widać basen, fajne miejsce ćwiczenia. Chociaż mogli dać bliżej tutaj bieżnie, a dalej to, bo biegając można było tak patrzeć na basen, to by było fajne. O, poślizgnęła się i spadła. Tego nie będę publikować. Dzisiaj na szczęście udało mi się zalogować już na Simpage. Tutaj taki mały pokój do odpoczywania. A tutaj jakaś taka wieżyczka pusta. A i tutaj bardzo, bardzo... O, jeszcze z tymi rybkami, super zrobili. To musi bardzo ładnie wyglądać. O, wyłączyłam je? Chciałam włączyć. A, były włączone, sorry. Myślałam, że tutaj jaśniej świecą. Taki kącik do coś przekąszenia czegoś, to jest fajne. Lubię, jak jest w siłowniach takie coś. Stoliczki. Teraz dla relaksu. No i wyżej to już mamy dach. O, to jest ta wielka lampa. Czekajcie. O, tutaj ten dach taki. Ładnie wygląda ta siłownia, muszę przyznać. Czekajcie, pokażemy ją w pełnej okazałości. Z tymi palmami. Naprawdę bardzo mi się podoba. No, ładna. Lubię, jak są w siłowniach takie duże okna. Fajna, połączona z basenem. Naprawdę ekstra. A czy tu jest jakiś taki... aha, obok jest basen. To w sumie nie musimy jej tu wysyłać. Możemy tak sobie obejrzeć. Bo tu nie ma takich budynków chyba, do których nie mogłabym wejść. No tutaj są jakieś... Nie wiem, czy tam jest coś ciekawego. Fajny, ciekawy kształt basenu. Wydaje mi się, że on jest w jakichś projektach. O, no tutaj
A nie, możemy zobaczyć, co jest. Łazienki. Te prysznice. O! Opanowała podstawowe umiejętności sport. Cieszę się, że tak szybko idzie. Higiena jej bardzo spadła, niestety. O. Tak, więc tutaj mamy też basen. Czekajcie, ja idę do niej. Może jak ona tu już jest, to niech sobie weźmie jakiś prysznic szybki. W tym tandetnym prysznicu. Stała się silna! Jej! I chciałam wybrać się jeszcze do drugiej galerii sztuki, której nie widzieliśmy. Bo z takich miejsc to chyba już wpadliśmy wszędzie. Jeszcze są różne parki. Tutaj jest takie jeziorko, ale to tak można sobie obejrzeć na przybliżeniu. Ładne rybki pływają. Czemu nie wziąłeś prysznica? Zajęte? Czy do męskiej ci kazałam iść? Nie, ona nam teraz zajmie prysznic. Simsy. U góry nie ma łazienek? Na dole nie ma łazienek? A, ona jest na dole. No trudno. To damy sobie spokój z tą higieną. Nie będziemy czekać. Weźmy sobie prysznic gdzieś później, jakoś sobie poradzi. Jeszcze nie jest aż tak źle. Jeszcze ciągle jest na zielono, więc... A tu byliśmy w galerii sztuki. A ja chciałam... To jest nasza wysepka. O, czekajcie, za daleko pojechałam. Ona jest po drugiej stronie. Są różne fajne miejsca do wędkowania. Bardzo mi się ta rzeźba podoba, która tutaj tak... Widzicie, tak ten... Czekajcie. Tak... O... Stoi nad Isla Paradiso. Nie wiem, co to jest, ale... Jakiś... Nie wiem, może symbol jakichś tropikalnych... Był taki trochę... Kojarzy mi się trochę ze Stone Age, tylko że jest całość posągu z nogami. I tajemniczy jakiś, nie wiem. Ma stopy porośnięte mchem. Dobra, odtabuję się. I wyślę ją do tej galerii. Ona jest... Tutaj jest galeria, w której jeszcze nie byliśmy. Na wyspie, na której jest jej kurort. Nadmorskie Szpargały się nazywa. No tak, to już chyba obejrzeliśmy wszystkie rzeczy. Ja się jeszcze rozglądałam. Cmentarze widzieliśmy z daleka, więc myślę, że to nam wystarczy. Tutaj ktoś ma bardzo ładny domek. Przy okazji zauważyłam. Ładnie wygląda z tymi kwiatami tutaj. Fontanna, super. Dobra, to niech ona... Wow. Prawie jogging. Niech ona tam idzie. Biedna bosa. Kazałam się jej przebierać, ale cóż. Przyspieszymy trochę, zanim ona odwiedzi tę galerię. Będzie musiała płynąć łódką. Wow! A, niedaleko. Tak, jakiś gest wykonała nurkowania. Fajne są tutaj drogi. Tak ładnie wygląda ten świat. Bardzo mi się podoba. Naprawdę jest śliczny po prostu. Myślę, że może nawet jeden z ładniejszych, chociaż ja nie widziałam jeszcze wszystkich. Ale jest naprawdę bardzo rozległy i przez to właśnie jest ciekawe. Ja zawsze mam taką ochotę, żeby poznać po prostu każdy szczegół. Okej. Legendarnego... Galerii sztuki spełnienie po... Podziwienie legendarnego malowania trzech kresek w kwadracie zostanie zjadane zawsze, tak. Spójrzmy, jak tu wygląda galeria sztuki. Oj, co tak ciemno? Jakieś biurko mam. Wejdź, podejdź tutaj. Może się zapali światło. Morskie Szpargały. No tu są bardziej faktycznie takie szpargały. Nazwa odzwierciedla tytuł. Są jakby... Wygląda jakby to były takie rzeczy, niektóre wyłowione po prostu z morza. O, jest ta papuga. O, ten obraz jest chyba drogi. On mi się podoba właśnie. On tak fantastyczny klimat ma. Mamy różne obrazy. Z nowych tutaj jest tylko ten. No i mamy jeszcze coś na górze. To jest ten obrazek z latarnią morską. A, na górze jest tylko taki teraz, który to jest takie ma... O, tu jest ta mozaika, ładnie wygląda. To jest takie taka malutka galeria sztuki. Tamta jest taka, wiecie, bardziej elegancka, tam są bardziej takie rzeczy bardziej wartościowe, a to jest taki, nie wiem, jakby lokalny skarbczyk rzeczy wyłowionych z morza. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jakieś garnuszki mamy, jakieś różne śmietki takie. Ale okej. Okay. W każdym razie chciałam powiedzieć, że... Ja się będę na razie z wami rozłączać. Co ty byś chciała? Kupić ścieżkę ognia? Już to kupiłaś, ale to kosztuje 600 aż. Możemy kupić jeszcze jedną, bo będzie mieć więcej punktów. Gdyż ja chciałabym zrobić jedną rzecz. O, on chyba ostatnio narzekał na mój kurut. Otóż chciałabym zrobić tak, że teraz się z wami rozłączę.
Bo chciałabym w tym odcinku przede wszystkim skupić się na syrenach, ale niestety, jak wiecie, syreną nie jest się tak prosto stać. Dlatego no nie będę, nie wiem, ślęczała tutaj i nie wiem, zawracała wam głowy rzeczami, które już widzieliście, bo to jest first look i chodzi, żeby jakoś w miarę pokazać nowe rzeczy, a nie żeby w kółko robić to samo. Także ja postaram się doprowadzić ją jakoś do tego, żeby została syreną, czyli albo spróbuję, żeby uzyskała te 25 tysięcy punktów szczęścia życiowego. Na razie ma 12, więc może mi się uda. Trochę pewnie będę musiała pograć. Po drugie, no a druga, może się uda mi zaprzyjaźnić z jakąś syreną i poprosić ją o... zapytać ją o rybi ogon i wtedy może da mi te wodorosty. Bo ja mam wodorosty, ale one są zwykłe. No, więc... One niestety Mirandy nie przemienią w syrenę. No, ale jeśli już dojdzie do tego momentu, kiedy będę mogła albo kupić tę nagrodę, albo poprosić jakąś syrenę, zapytać jakąś syrenę o rybie ogon, to do was wrócę. Jeśli w międzyczasie stanie się coś ciekawego, czego jeszcze nie widzieliśmy, albo coś, co po prostu będzie jakoś fajnie wyglądało, czy w jakiś sposób będzie interesujące, no to o, syreno. Z daleka było widać, to jest tryton czy syrena? Kurde, nie widzę, chyba syrena. To jest ta chyba, którą poznała? Ta Rey, jakie ona ma z nią. O, z nią ma już lepsze relacje. Więc jeśli coś się stanie ciekawego, to... to oczywiście też wam pokażę. I jeszcze tylko zanim się rozłączę, chciałabym zobaczyć, czy coś się z kurortem naszym poprawiło. Pięknym. A przeglądaj opinie. Wow, mamy 3 gwiazdki! Najlepszy w moim pobycie był świetny czas spędzony w jacuzzi wraz z rodziną przyjaciółmi. W tym hotelu są świetne bary i kluby, świetne położenie, świetna plaża. Nieznaczne upiększenie terenu bardzo pomogłoby. Okropny powinien wynająć ekipę sprzątającą? A przecież wynajęłam dobrą ekipę. Przydałoby się tu nic więcej drzew i zieleni. Nie ma jacuzzi, już jest jacuzzi, są jakieś stare. Więc teraz ludzie bardziej chcą dekoracji, bo to wszystko jest pięknie. Dobra, także opinię o kurcie wam przeczytałam. Jeśli może uda mi się go upgradeować na poziom 4, to też wam pokażę. No a na razie się rozłączam i będę kombinować, żeby Miranda się stała syreną, żebyśmy się mogli tym zająć w tym odcinku. Także do zobaczenia. Okej, okay, stała się ciekawa rzecz. Otóż spytałam recepcjonistę o przygodę i on powiedział, stary Sim, sekretna wyspa. Ach, zatem chcesz przygody? Cóż, dlaczego więc przesiadujesz w hotelu? Możesz przecież szukać sekretnej wyspy, której umrzało tylko kilka osób. Jeśli poszukasz nieznanego Carrick Foster, to ktoś z kim musisz... Jeśli poszukujesz nieznanego Carrick Foster, to ktoś z kim musisz porozmawiać. Carrick Foster wskaże ci drogę. Więc myślę, że możemy to sprawić zrobić. On mi też pokazał... Pytałam o miejsce do żonglowania, ale pokazał mi to, które oczywiście już byłam, bo nie ma więcej miejsc, których mogę. Spytamy tego Sima. I zobaczymy, co się stanie. Bo właśnie słyszałam też, że gdzieś przez kurorty można odkryć wyspę, dlatego postanowiłam o to spytać. To jest jakby takie specjalne zadanie, które pomoże chyba odkryć jej jakąś wyspę. Więc myślę, że to też może być ciekawe i się temu przyjrzymy. Jeszcze można odkryć właśnie wyspę chyba przez jakiś wodny tunel, oczywiście przez złożenie mapy. Nie wiem, czy też nie rozmawiając z jakimiś miejscowymi, chociaż nie wiem, czy to jest to samo, nie jest to samo właśnie co ta okazja. Nie pamiętam, czy był jeszcze jakiś sposób, no ale to jest coś, co koniecznie musimy zrobić. Właśnie porozmawiać z nim. A z nim to jest chyba on, tak? To mi się wydaje. Tak? Już? Przyjechałaś? Przypłynęłaś właściwie? Dobra, także tajemnicza misja. Zobaczymy, czy dużo się trzeba namęczyć, żeby zdobyć tą wyspę. Czy tam mapę do niej, czy kogoś zapytać o drogę. Przyspieszymy trochę. Idziesz porozmawiać? To jest... jesteśmy w tym fajnym kurorcie. Teraz, w tym takim tym. No, pytasz? Co ty byś chciała? Chcę wszystko z jedzeniem kupić do swojego kurortu. Za 600. No ja będę robić te rzeczy, bo ona musi być za nim się nabiegać. O, jest chyba. Nie, to nie jest on. To jest on, tak? Nie, to jest syren jakiś. Christopher Collins. Myślałam, że to on.
Wow, widzimy Trytona. Chociaż właściwie tutaj Trytony też się nazywają Syreny. Więc... Ale ma kolor ogona. Jakie on ma nogi w ogóle, jakie on ma kolory. Dobra, biedna musi za nim latać, jak nie wiadomo co. Ja nie wiem. Spytaj. No, spytaj go. Się napływamy. Nie wiem, czy on już jest tutaj, czy co. Przyspieszę to. Nie wiem, czy bardziej by się nie opłacało po prostu z wami porozmawiać, jak już mi się uda do niego dotrzeć, no ale cóż. Nie chcę się tak rozłączyć co chwilę. O, jest. W moim kurorcie. A ja go wszędzie szukałem. Po całym Isla Paradiso. I co? Lepiej poznać, kurczę. Dobra, no to przyjazne. Spytaj o pobyt w kurorcie. Przyjazne. Nie, czarujące spotkanie damy. Okej. Okay. Mam nadzieję, że mu się podoba. Zabawne, śmieszna historia. Ojeny. Zabawne. Wiem, że to były tylko hot dogi, ale to najlepsze, jakie kiedykolwiek jadłem. Świetny bufet. A wygląda, jakby krzyczał na nią. To się niby cieszy. Rób głupie miny. Nie, poczekajcie. Wrócę do was, jak się teraz z nim zaprzyjaźnię i jak uda mi się go spytać. To zaraz wracam. Okej, udało mi się trochę poprawić z nim relację. Przenieśli się tutaj, bo on musiał w międzyczasie coś zjeść. A spróbujemy z nim pogadać. Może się teraz uda dowiedzieć? Mam nadzieję, że tak. Tak. Wodorosty, potrzebne od zaraz. Tak, może i wiem, o czym mówisz, a może nie. Może ustro nie istnieje, a może nie. Czy jesteś prawdziwym sprzymierzeńcem tego archipelagu? Jeśli tak, to mam przyjaciela ekologa, który potrzebuje pomocy. Zanieść 3 wodorosty do laboratoria Nautilusa. O, mam 1 z 3 wodorostów. Musiałabym iść do sklepu. Dobra, wiecie co? Może to zrobimy. Nie ma co czekać, tylko musiałabym... Jest noc, wiem, że ona jest zmęczona, ale... Jestem ciekawa, jak długie jest to zadanie. Najwyżej zrobimy jeszcze ten krok i jeśli następny będzie dłuższy, to... Sklep spożywczy jest na tej samej wyspie, to dobrze. Sklep spożywczy. Sprzedaj ryby, podejmij, kupuj produkty. A to było co? Zostań wspólnikiem za 200, nie. Jeśli będzie trzeba jeszcze długo na to pracować, to po prostu się z wami rozłączę i wrócę, kiedy coś będzie się działo w tej sprawie. A to tak wiecie, jeszcze taki przedsyreni, przedsyreni, nie wiem jak to nazwać. Jeszcze przed syreni wątek o właśnie odkrywaniu tej wyspy, bo no, wydaje mi się, że to też jest ciekawe. Takie sekrety Isla Paradiso. Paradiso właściwie. No, w każdym razie kupuję wodorosty i idę tam, gdzie trzeba. Jest taki system, że jak z wymarzonych podróży te zadania czy coś w tym guście. Dobra, wodorostów potrzebuję. Wodorosty. Mam nadzieję, że tu są i nie będę musiała ich szukać wszędzie. Chociaż tak to może było za proste, no ale... Chcę wodorosty. Błagam, powiedzcie mi, że tu są wodorosty. O, ostatnie były. Kupiłam... O, są wodorosty. Dodaj. Mogę więcej? Kupię z 5, jakby jeszcze się miał... Nie 51. Tylko 5, jakby jeszcze się miał kiedyś przydać. Dobra. Idziemy zanieść wodorosty. Okej. Okay. Będziemy ją śledzić oczywiście. Przyspieszymy trochę. Ośrodek naukowy chyba jest kawałek stąd. Ale na szczęście mamy bardzo szybką łódź. O. Dobrze, szybko się dostała. Mam nadzieję, że tam nie zaśnie w międzyczasie. Zobaczymy, jaki będzie kolejny krok. Udowodnimy, że jesteśmy prawdziwymi przyjaciółmi tej wyspy. Właściwie tego archipelagu. Okej. Przyspieszam, bo to chwilę potrwa. Dzięki za pomoc. Wydajesz się miłą osobą, ale czy zachowujesz harmonię ze swoim wyspiarskim duchem? Dokonaj czujniu dowodzącego przewagi umysłu nad materią, a wtedy pomówimy o wyspie. Wykonaj spacer ścieżką ognia. Dobra, to niech ona sobie jutro wykona spacer ścieżką ognia. Może w tym celu w sumie udać się spać w swoim kurorcie. Czekajcie, no, albo na wyspie, ale poszłam do kurortu.
oczywiście zgubił mi się nasz kurort. Jestem straszna, dobra, tu jest. Dobra, niech tam jedzie. Ja wracam do was, jak będzie się dalej coś działo. Okej, okay, Miranda już trochę wypoczęła. Jak widzicie, ma wszystko prawie na maksa oprócz zabawy, dlatego że właśnie śpi w tych domkach, to nawet Woody się uzupełnia i to jest w sumie całkiem fajne, bo tak łatwo mieć rano Sima w dobrym nastroju. A teraz przejdzie po ścieżkach ognia, ustawiam, żeby przeszła po kolei, po wszystkich. Powiedz, że zdejmiesz buty, których nie masz. No, dajesz. Tak, zdjęła buty, których nie ma. Ale animacja musiała być. Tak, po chłodnej to nic. Teraz kolejny stopień wtajemniczenia. To będzie gorąca, no i potem mam bardzo gorącą. O, już może wrócić. To było takie proste. A dobra, to niech już sobie przejdzie. Pooglądamy wszystkie trzy ścieżki. Zobaczymy, czy jej się uda. Nie! Nie udało się. No ale i tak może. A będziesz chciała spróbować po tej? Czekajcie. Kuror już ma 3,5 gwiazdki. Co jest całkiem fajne. A, udało się! Po tej się jej udało. Dobra, to jedziemy do laboratorium. Laboratorium czeka. W wakacje do laboratorium jeździć, dobra. Cieszymy się, że mamy taką szybką łódkę. Miranda, dajesz. Musimy odkryć tą wyspę, bo się za bardzo już wkręciłam w poszukiwanie jej. Żeby teraz się poddać. No, mam nadzieję, że to długo nie potrwa. Nie, szybko. Jeszcze jedna rzecz, to raczej przysługa. Wędrowne rekiny przerywają moje badania podmorskie, co naprawdę mi przeszkadza. Dla mnie ekologa jest niezwykle ważne, aby bić rekina tylko w pysk. To go nauczy. Walcz z rekinem. O kurde, to jest challenge. Dobrze, to jak ona będzie już walczyć z rekinem, to ja do was wrócę. Boję się, że coś może pójść nie tak. Więc jednak trzeba zrobić coś trudnego. Walczyć z rekinem. Okej, okay, będziemy bić rekiny prosto w pysk według zaleceń pana ekologa. Wracamy, jak będzie się coś działo. Okej, okay, nurkujemy sobie w tej pierwszej arenie do nurkowania. I jest tutaj rekin. Kliknęłam, żeby go obserwowała. Niestety nie mogę go jakoś sama zaatakować, ale nie wiem. Nie wiem, czy trzeba coś mieć jakiś wyższy poziom czegoś, żeby móc samemu przyłożyć rekinowi, ale może obserwowanie go wystarczy. Więc nie wiem, kiedy mi się uda to zrobić, ale to nurkowanie trochę się... O, czekajcie. Może ją zaatakuję. Wiecie, wcześniej tego nie chciałam, ale teraz by się przydało. No, jak blisko pływa i nic nie robi takiego. No, odwróć się. Walcz z rekinem. Jeszcze jedna rzecz. Kiedyś się sikała na widok rekina, teraz tak normalnie go obserwuję. Tak blisko pływa. Niestety jakoś nie mam walcz z rekinem. Ale cóż, to wygląda niesamowicie. Tak rekin blisko Sima. Przyjrzyj się rekinowi. Może trzeba go dłużej obserwować. O! Utknął. Okej, okay, mam nadzieję, że ona nie zginie. Taka podwodna walka. Zamiast kłębów kurzy są takie bąble wody. Dobra, mam nadzieję, że ona nie przegra. A nie ma wysokiego poziomu sportu ani nic. A także gdyby to był jej koniec, to byłoby mi smutno. O, żyje. Chyba. Nie. Ale nie umarła. Z trudem łapie powietrze. Długo nie zapomnij rzędów ostrych, jak brzytwa zębów, które zbliżały się, by ją rozerwać. Strym łapie powietrze. Budla snem jest prawie pusta. To był taniec z rekinem, podczas którego rekin nieźle cię poturbował, walka z rekinem, ale przynajmniej nie zginęła. Ale możemy już wrócić do laboratorium, aby ukończyć okazję. Dobra, to opublikujemy, atak rekina. To jest dość ciekawe. Szkoda, że nie widać całego rekina. No ale cóż.
Mam nadzieję, że się tu nie zatknie mi teraz gra. Okej, okay, zostało opublikowane. Dobra. A to niech ona rusza tam, wróci na powierzchnię. No niestety przez 8 godzin, fajna taka, fajne. Lubię bardzo te miniaturki tych nastrójników. Lubię takie nowe też, one są bardzo różne. Brakowało mi, ale nie zapomnij, jak niemal skończyło się powietrze. Może też opublikujemy blisko śmierci, dobra. Opublikujemy blisko śmierci. Przynajmniej, no w każdym razie cieszę się, że udała się ta walka z rekinem, że... Znaczy, no nie udała się na tyle, żeby wygrała. Ale nie nauczyła rekina rozsądku, ale się zaliczyło i przynajmniej nie zginęła. Także nie jest źle, mam nadzieję, że teraz już uda nam się zobaczyć tą wyspę. I potem będę się zajmować dalej tym, żeby przemienić się w syrenę. Już ma punktów 15 tysięcy, więc jesteśmy coraz bliżej. A chciałam wam tylko pokazać, że znalazła ośmiornicę o bardzo dobrej jakości i ona jest wyjątkowa, kosztuje aż 396. Nie wiem, czy można ją sobie dać do akwarium, czy coś takiego. Może na razie nie będę jej sprzedawała. No też złapała jakąś rybę, ale to tam możemy sprzedać. No w sumie to też mogę sprzedać, jak mam ośmiornicę. Ten szmaragd zostawimy. Te muszle są dwie, to może też sprzedam. Ona nie jest taka droga. Mnie gaska kosmiczna i niebieski topos. Dobra, już nic nie sprzedaję. O, mogłam sobie przyspieszyć te płynięcie tam, bo to trochę trwa, ale przynajmniej posprzedawiam po drodze rzeczy. Wypić napój, zjeść po zjeżdżalni. Ja się teraz staram spełnić te pragnienia, żeby ona miała coraz więcej punktów, ale spróbujmy się zająć tą wyspą do końca już. Może w końcu zostanę mapę. Jestem ciekawa, która to jest wyspa i mam nadzieję, że będzie wielka. Czy to było warte zachodu? Wow, co to jest? Wpadłam w fontannę kamerą. Okej. Okay. I co? O, centrum miejskie, szukaj tam mapy. Hej, dzięki, okej, okay, to mnie przekonało. Wyspiarskie ustronie to naprawdę całkiem łatwo znaleźć, a w ratuszu znajduje się stara mapa, która wskaże drogę. Szukaj jej w zaniedbanej sekcji kartograficznej. Dobra, to klikniemy jeszcze szukaj mapy, bo to chyba nie jest trudne. Jest jakaś formalność po prostu. No wiem, że jesteś śpiący i że rekin cię prawie zjadł, ale miejmy nadzieję, że nagroda jest tego warta. O, uciekła mi. Znowu podróż łódką, na szczęście niezbyt daleko. Szybki bieg do... Myślę, że znowu spędzi na swoim kurorcie, bo wtedy się podładują przynajmniej wszystkie potrzeby ładnie. A poza tym fajnie jest mieć własny kurort i móc spędzać w nim noc. Właściwie nie płacąc nic. I kurort codziennie zarabia około 1000 coś, także jest całkiem fajnie. No, jak się to spełni, to stanie aż 3750 punktów. Dobra, no. Szukaj tej mapy. Mam nadzieję, że to nie będzie trwało zbyt długo. No, troszkę trwa. Dźwięk jakby grat padał. A może to koła samochodu? Nie wiem. Dobra. Przyspieszymy jeszcze trochę. Jest! Jest wyspa! I oto jest osławiony wyspiarski ustronie. Teraz powinno być łatwo do niego dotrzeć. A więc to jest jej wyspa? Tu mnie już przeniosło. Spora! Dobra, wiecie co? Ja ją jeszcze wam pokażę w dzień tutaj. Albo w sumie niech odwiedzi to wyspiarskie ustronie. Tu można by zbudować kurort, myślę. Własna plaża. Trochę tu ciemno. Pokazałabym wam jeszcze rano tą wyspę. Ale w sumie niech sobie tu spędzi noc. Jak tu nie ma nic do jedzenia, to jej kupię. Jest mała chatka. Fajnie, więc mamy już wyspę tutaj. I tutaj. Nie jest aż taka wielka, jak marzyłam, ale jest całkiem spora. O, to chyba też należy do wyspy. Ten fragment. Czy nie? Czy to jest, nie jest nasza wyspa? Już sama nie wiem. Musiałam zobaczyć w trybie kupowania. Jest taka fajna ścieżka między tymi. Fajnie to wygląda. Nie wracaj do domu. Idź tutaj. Biedna, nieszczęśliwa. O, płyń, płyń, płyń. Chciałam zobaczyć, co jest w tym domku jeszcze tylko. No i co? Ale nieszczęśliwa. O, jest łóżko. Dobra, na razie tu nic nie ma. Będę musiała kupić jakąś... Ale prysznic jest. Dobra, niech ona już gdzieś spać, bo zaraz mi padnie. Rano sobie coś zje. Rano wam jeszcze pokażę tam wyspę, jak wygląda w słońcu. A potem będę dalej dążyć do tego, żeby mi rano została z syreną. Także wracam do was później.
Okej, jestem. Powiem wam, że trochę lipa z tą wyspą, bo ona się wydaje, że jest większa od tamtej, jak tak na nią spojrzymy. No i tak jakby ta należy do niej, ale tak naprawdę tutaj nie możemy nic zrobić. Możemy tu sobie przyjść, ale budować tam nie możemy. Ona jest tak naprawdę mniejsza od tamtej. Mniejszy jest obszar do budowania, bo mamy tylko tyle, a tam nic niestety nie możemy, nawet tutaj na tamtym płaskim terenie, widzicie, tam nawet kamera nie chce dojechać. Także to jest tak naprawdę bardzo mały fragmencik, no i kurortu z tego nie będzie. No i nawet się nie dowiecie, jakby była więcej, to można było jakoś bardziej teren spłaszczyć i zrobić tu kurort, ale to jest po prostu to jest takie właśnie ustronie, takie mini-mini, typowe na jakiś taki malutki domek tylko dla naszego Sima. Albo nie wiem, no dla jego rodziny. Też trochę malutki domek taki, wiecie, nie wiem, żeby być castaway, żeby sobie odpocząć od ludzi, czy coś w tym guście, żeby się cieszyć samotnością, albo, no nie wiem, coś w tym guście. A no, takiego nic fajnego się tutaj nie zrobi. A także, no, trochę się zawiodłam tą wyspą, bo no, nie było jej aż tak łatwo odkryć. No, w sumie nie aż tak trudno, no bo wystarczyło wykonywać dosyć proste zadania, pomijając walkę z Ryginem, która jest w jakimś sensie niebezpieczna. No ale co się trzeba było nalatać, a tak naprawdę, no, aż taka fajna nie jest. Tamta mi się nawet bardziej podoba. Także na razie to by było tyle. A przy okazji, kurort ma już 4 gwiazdki, także zbliża się do 5. Skupię się teraz właśnie na tym, żeby Miranda w końcu została syreną i wrócę do Was, mam nadzieję, niebawem. Okej, nie udało mi się jeszcze zdobyć ogonka syreny, ale pojawiła się inna ciekawa rzecz, a mianowicie potentat kurortu. Gratulujemy kurortu pięciogwiazdkowego. Inwestor był pod takim wrażeniem twojego zmysłu do prowadzenia biznesu, że dał twojemu Simowi akt własności tej prywatnej wyspy. Może w przyszłości czeka cię kolejny pięciogwiazdkowy kurort. Mogę odebrać zyski. No i oto moja wyspa. No i to jest coś porządnego. Czekajcie, damy pauzę. No co prawda, ta plaża chyba tu nie będę mogła budować. Sprawdźmy. Nie, tam nie mogę. Ale i tak fajnie, że jest plaża. O, tutaj jest te całe duże pole, że tak powiem. Pole do budowania moje. Więc no naprawdę spore miejsce w porównaniu z poprzednim kurortem. Więc jeśli uda się zrobić pięciogwiazdkowy kurort tam, to naprawdę fajnie, bo można spokojnie zrobić kolejny, albo można sobie też, nie wiem, wykorzystać tę wyspę na duży dom, cokolwiek. Chociaż potem jego właśnie ta wyspa ma właśnie taki duży potencjał kurortowy. Wygląda naprawdę imponująco. Także to już jest moja Mirandy trzecia wyspa. Jest blisko tej. No i jest no, całkiem dużo, chociaż obszar do budowania nie jest aż taki duży, ale myślę, że na tą plażę na przykład można spokojnie przyjść i się kąpać w morzu, czy tam, nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. Także no, fajna wyspa, bo tu jest jakby takie przejście między tymi. Także podoba mi się. I to w sumie tyle z takiej wzmianki, co wam chciałam powiedzieć. Miranda nurkowała długo w nocy, dlatego jeszcze jest taka śpiąca o 8, ale nieważne. Wrócę do was, mam nadzieję, już z syrenimi wiadomościami. Chociaż to też jest fajne. A mogę wam pokazać tylko jeszcze tak szybciutko kurorcik pięciogwiazdkowy. Nie za duży, ale to jest pięciogwiazdkowy kurort. Zobaczymy. Nie, to chciałam pokazać wam opinie pięciogwiazdkowe. Tak. Najżałośniejsza porodia siłowni. Ale i tak jest pięciogwiazdkowe, narzekają na moją siłownię, ale dałam taką mini tutaj. No ale cóż, tak wygląda teraz. Dobra, wracam do was, jak już mówiłam, mam nadzieję, z syrenimi wiadomościami, więc do zobaczenia. Okej, Miranda jeszcze nie jest syreną, ale udało mi się zaprosić syrenę, którą w międzyczasie poznała do domu. I właśnie biją się na poduszki i już się z nią zaprzyjaźniła. Ale chyba o ogon można zapytać dopiero, kiedy będą w wodzie. W każdym razie udało się z nią zaprzyjaźnić, więc być może się uda. I też mam właśnie taką interakcję wezwij syrenę. Nie wiem, czy to nie jest dzięki jakiejś obiektowi, który ona poznała. O, dlaczego wam?
prosto do ucha jej. A! Ona będzie teraz szła? Fajnie jest cię znać. Ho. Idziesz już? Przyjazne. Mogę zapytać o łuski, ale to chyba mi nic nie da. Właśnie w tej konfiguracji. Musiałabym jakoś sprawić, że ona będzie w wodzie. Czemu wam spadło? Weź ją pokomplementuj z twoją przyjaciółką. No to jest takie normalne zapytanie o łuski. Ale może zrobimy tak, że ona skorzysta z tej łazienki, a potem pójdzie popływać i może ona do nas dołączy i wtedy ją spytam. Właśnie. O, nurkuj z tą osobą. Tak, właśnie, tak zrobimy. Dokładnie, ponurkujemy z tą osobą. Wtedy zapytam ją o ogon i być może dostaniemy ten wodorościk. On ogląda telewizję. No dosyć szybko się z nią zaprzyjaźnił. Ona tak w jeden dzień teraz, jak ją zaprosiła, tutaj po prostu sobie pogadały dziewczyny, może które też mają kompatybilne charaktery, żeby być przyjaciółkami. Idziecie nurkować? Będzie super. Kurde, że mi się teraz zaczęło teraz przecinać, no. Nie wiem dlaczego. Powiedz, ona też wsiądzie do łódki? O, zacięło się. Nie wiem dlaczego. Tak, są razem w łódce. Płynął mini kawałek. Nie wiem po co. Tylko dlaczego się zaczęło przycinać? Nie rozumiem tego. Nie przycinało mi się już tak od dłuższego czasu. Dobra. I teraz najważniejszy moment życia mojego. Najważniejszy moment dzisiejszego odcinka. Gdzie jest twoja przyjaciółka nowa? No, gdzie ona jest? Może jeszcze jej nie ma, poczekajcie. O, jest, ekstra. I teraz tak, Miranda mówi: ojej, to ty masz ogon pod wodą. Przyjazne. Czekajcie. Może poentuzjazmuję się najpierw z tym nurkowaniem, a potem zapytamy o ogon. Tak. To się nazywa spytaj o rybi ogon. Dobra, trzymamy kciuki. Ładne rybki pływają. Fajnie, że można od razu jakby namówić, poprosić kogoś, żeby nurkował z nami. To ma plus. Duży. No ale co się stało nagle? Już mi się nie przycinało Simsy od nie wiem kiedy aż tak bardzo. Ale cóż, oczywiście teraz kiedy syreny to muszą się przycinać. Dobra, gadajcie sobie, spoko. Przyspieszymy tą waszą pierwszą rozmowę. Jakiś rekin krąży. Jak pokrzyżuje mi plany, to ja naprawdę mu przywalę. Bla, bla, bla. Nurkowanie jest czadowe. Widzę, że jesteś w tym dobra, bo masz ogon. I teraz. No, jesteś jej przyjaciółką, musi się udać. Spójrzcie, jakie mają relacje. To jest jakaś bliska chyba nawet przyjaciółka. Jak to? Nie, 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 nie. Dlaczego się nie udało? To smutne. Czekajcie. Zrobimy wszystkie możliwe rozmówki z syrenio ludzkie, syrenio simskie, ryby. No i jeszcze raz niech się spyta o ten ogon. Przyspieszymy, żebyśmy tyle nie czekali. Tak, woda faluje. Ona ma jeszcze 4 godziny tlen. Mam nadzieję, że się uda, byłoby super. Po prostu chciałam zobaczyć, jak wygląda to, kiedy od syreny się dostaje ten wodorost. Już nagrałam 40 minut i jeszcze nie udało mi się zamienić w syrenę. To smutne. Ale działy się też inne ciekawe rzeczy, więc... pogrywanie z syrenami jest w trakcie. Proszę, zgódź się, przecież przyjaźnicie się. No. No. No, no, no. Come on, come on. O, o, o. Tak. Poczekaj, dam ci wodorost. Też będziesz mogła stać się syreną. Chcesz dołączyć do mnie pod falami? Zjedz te wodorosty, syrenie, i też będziesz mieć swój własny rybiogon. Jest.
Mój ogon jest taki cudowny, pomaga mi szybko płynąć, do tego świetnie wyglądam. Założę się, że chcesz mieć taki ogon jak mój. Och, tak, chcę. Ja to zajmę się nurkowaniem, dobra. Weź ją, zaproś na... przyjazne, zaproś ją na ląd. I wróć do domu. Coś w tym guście, przyspieszymy to i zaraz będziemy przeżywać wielką przemianę w syrenę! Jej, nie mogę się doczekać. W ogóle miałam już chyba wczorajszego simowego dnia, udało mi się uzyskać te punkty. Ma teraz 27 tysięcy przez to, że dostała 5-gwiazdkowy kurort. Czy to było dzisiaj? Już sama nie wiem, mieszają mi się tu dni. Ale bardzo chciałam zobaczyć, jak to się uzyskuje od syreny. I w sumie, nie wiem, może nawet jest łatwiej zdobyć punkty niż od syreny dostać te specjalne wodorosty. No ale właśnie chciałam zobaczyć, jak to wygląda, bo byłam po prostu ciekawa, jak to jest z syrenami. Bo z jedzeniem po prostu pewnie wygląda tak samo, jak się kupi, czy jak się dostanie. Chciałam właśnie zobaczyć, jak wygląda dostawanie, żebyście też mogli zobaczyć. No. No, podążaj, podążaj. Będziemy mieć 10 poziom drukowania, będziemy mogli... Zostaw mnie, rekinie. Już rekiny mnie nie będą atakowały. Będzie krakeny, będzie super. No. Wiem, że ona jest śpiąca, ale... Jej, Miranda, to twój wielki czas. O. Oj, już ma nóżki. No, będziesz mogła być syrenia przyjaciółko przy swojej nowej syreniej przyjaciółce. Jakie to słodkie. Dobra. Zjedz wodorosty. Obserwujemy. To piękne zdarzenie. Syrena w stroju kąpielowym. Zaraz będzie druga syrena w stroju kąpielowym. Wow! Magic! Magiczne bąbelki. Więcej życia jako syrena. Ja już chyba się dowiadywałam o więcej życia jako syrena, więc nie będę tego czytać teraz. Nudzisz się? Wow! Wszystkie te zrobiły się niebieskie. Jest pęcherz, jest głód. Wow! Mamy fioletowy ogonek! Co, może robić coś specjalnego? Wezwij syrenę. O, mogę tak wzywać syreny. Chyba tego wcześniej nie było z tego menu, chociaż nie jestem pewna 100%. Jest głód, jak widzicie. Musi jeść, żeby są dobre, ale wodorosty są jeszcze lepsze. Dobra, to niech ona sobie zje wodorosta. Może też jeść surowe ryby, z tego co wiem. Jest pęcherz, no to logiczne. Energia. Towarzystwo, to tak jak wszyscy. Nawodnienie. Właśnie to jest zamiast higieny. Syrenia skóra szybko wysycha i wymaga ciągłego nawilżania, aby postała miękka i jedna. Kończy tam często kąpiele, prysznice i pływanie w oceanie lub basenie. Tak, więc syrenia skóra. To jest coś podobnego jak właśnie ta nawadnienie u roślin też, tylko to się tam chyba jakoś inaczej nazywa. Dobra, niech ona już idzie sobie... Albo nie, jeszcze jedną rzecz zrobimy. Zmienimy jej kolor ogonka. Zmień kolor łuski. Właśnie trzeba kliknąć na lustro i wtedy możemy zmienić kolor łusek. No, można łowić właśnie ryby i zjadać surowe. I no generalnie to jest chyba wszystko, czym się różnią syreny. Jeszcze też powinna mieć właśnie maksymalny poziom nurkowania teraz. Powinna pływać szybciej niż ludzie. Powinna właśnie też... Rafia. Jejku, jesteś syrenką! Masz syrenkowy staniczek! O, ja chciała, żebym miała różowy ogon, bo to jest jej ulubiony kolor. Czekajcie. Cofniemy. Najciemniejszy kolor jest chyba tu. A, ja nie klikam to, co chcę. Tu jest najciemniejszy. To jest kolor na stopach. Tu jest też taki ciemny. O, ładnie. Tutaj sobie wybierzemy z kółeczka, może któryś. Widzisz taką, o, może taka różowo-fioletowa syrenka. Czekajcie, tu jej dam fiolet. A tu jej dam... Takie stopniowanie lileo-fioletu-róży. Uuu, jakie śliczne! Znaczy, mnie się podoba. Różowy, różowo-fioletowy ogonek. Jeszcze możemy zmieniać twoje muszelki w staniku. O, czekajcie. Też jej zrobię różowe, a co? Jest taki kolor... A, bo ten kolor w sumie tutaj był fajny. Niebieska gwiazdka. W sumie też ładnie wyglądała. Dobra, to zostawimy jej taki. Jest w swoich shortach. Wow, jak tobie się to w ogóle trzyma. Jesteś syreną, pewnie dlatego. Super. Mogłam jej wybrać kolor ogona. Teraz będzie szła spać, a jutro się nią pobawimy.
Pobawimy się jej srynimi mocami, bo mam nadzieję, że będę mogła już pływać wszędzie. Niestety nie mogę opublikować tego, że została syreną, ale jest ekstra! Niech śpi. Tana, niech sobie tu jej przyjaciła siedzi. Zobaczmy. Nurkowanie, poziom 10. Myślę, że będę mogła nurkować po prostu wszędzie, więc lukniemy też... A ty kim jesteś na te nowe lokacje? Jej, fajnie, strasznie się cieszę, że się udało jednak. Myślałam, że się nie uda może dzisiaj, ale udało się. Także jeszcze obejrzymy syrenie rzeczy. Nawilżanie ci spada. Będzie musiała uzupełnić. Dobra, wracam do was rano. Okej, Miranda już wstaje i właśnie nawadnia się pod prysznicem. Ja chciałam jeszcze wysłać prezent do przyjaciela, chciałam zobaczyć, czy można wysłać te muszelki. Jej, ale ona ma różowe nogi teraz. Fajnie, że można zmienić kolory, można... O, kraken pływa pod moją łodzią. Można zawsze mieć inny ogon na różne okazje. Myślemy. O, mogę wysłać wiadomość w butelce, mogę wysłać muszle, albo mogę wysłać abalone. A tu jesteście wiadomości? Wiadomość w butelce. Dobra, to wyślę wiadomość w butelce. Pisz tu wiadomość. Wiadomość prosto z dna oceanu. Wiadomość prosto z dna oceanu. Okej, wysyłamy. Tak. Fajnie, że można wysłać tą wiadomość. O, dostała punkty szczęścia życiowego. Właśnie, bo teraz, gdyby miała 30 tysięcy punktów, to mogłaby stać się przyjaciółką Krakena, tam władczynią Krakena. Mogłaby nim władać. To wyślemy jeszcze Madzi prezent. To dostaniemy jeszcze trochę punktów. Może wyślemy muszelkę. Mam nadzieję, że Madzia odbierze muszelkę. Pamiątka z... Rajskiej wyspy. Pamiątka z Rajskiej wyspy. Może nie wiem. Może będzie ta muszla miała zaszczyt być na przykład w domu u Madzi i Dereka. Jako przesyłka specjalna. Ale nie wiem, nie wiem. Madzia dostaje tyle prezentów, że nie wiem, czy zauważy w ogóle tą muszelkę. A tak, znowu dostała 600 punktów. Można wysłać 5 prezentów dziennie. O, dobra, to najwyżej potem jeszcze będę wysyłać prezenty. Tak. Mogę nurkować chyba teraz w każdej, w każdym miejscu. Bo ona powinna mieć super skilla do nurkowania. Także myślę, że sobie obejrzymy te miejsca, w których można nurkować. Na przykład Perłową Głębinę. Ile jest w sumie tych miejsc? 5 czy 4? Bo mi się wydaje, że ja wszystkich nie widzę za każdym razem. No, ale okej. Okay. To jest chyba ta to jest Syrenia Grota. Dobra, to odwiedzamy to miejsce. Syrenią Grotę. Tu jest jakaś chyba spora wyspa. Wydaje mi się, że... O! Krakenik tam jest? Tak? Nie, wydawało mi się chyba. Ja już wszędzie widzę krakeny. A, kliknęłam, żeby zmniejszyć. I wtedy ona chyba w ogóle nie będzie mieć tej dekompresji. Musiała tylko będzie mogła sobie nurkować ile chce i też nie ma limitu powietrza, bo jest syreną i może nurkować jak długo chce, także sobie pooglądamy. A, festiwal lata znowu, to już trzecie lato i Isla Paradiso. Tak, pewnie dzisiejszy odcinek też będzie dłuższy, ale jeszcze jest, chciałabym się nacieszyć z tymi syrenami. Myślałam, że może szybciej mi się uda zdobyć, albo raczej, no, że nie szybciej, ale nie będę nagrywała za dużo przed tym, jak ona się stanie syreną, ale wydaje mi się, że się działy ciekawe rzeczy, które też wam chciałam pokazać. Dobra. Zanurkuj w podwodę. Czemu nie masz ogona? O, już, okej. Okay. Jaki różowiasty! Taka blond syrenka z różowo-fioletowym ogonem. Wow! Ale ekstra. Jej! I możemy obejrzeć syrenią grotę. Czekajcie, damy pauzę. Obejrzymy, jak to wygląda. Tu jest skrzynia, otwieram. Wow, ale... Pięknie, tu są jakieś takie do oglądania różne, tu jest grota. O, tu jest dużo takich roślinek dziwnych. Powinnam też znaleźć jakieś wodorosty, żeby ona miała co jeść. Czy coś w tym stylu, albo jakieś ryby. A będzie musiała się wejść do sklepu. Bo zwykłe jedzenie, z tego co wiem, nie zaspokaja za bardzo głodu w syrenach. A jeśli jeszcze chodzi o tą potrzebę nawilżania, to też
jeśli ma się 4 pory roku i pada deszcz, to ona może zjeść tą ośmiornicę. Może też ją sobie złapie. Jej! 5 diamentów i 2000. Chciałam, żeby mapę znalazła. A to też można zebrać. Mam 2 kawałki mapy. Właśnie jeśli pada deszcz, to ta potrzeba też się zaspokaja. Właśnie. Także to też jest fajne. Że przy spacerowaniu w deszczu, to chyba coś trochę jak u Simorośli, ta potrzeba nawilżania. Nawadniania właściwie, nie nawilżania, dobra. O, czemu mi się tak zaczęło ciąć? Nie było tak. O, ośmiornica. Też będzie mogła ją zjeść. Tu jakąś też łapię. O, małża! Za 800. Coraz fajniejsze zjawiska. Chciałabym 10 muszli znaleźć. Dobra, przyjrzymy się jeszcze chwilę tej do nurkowania, temu miejscu. Fajnie, że syreny, wiecie, nie mają limitu powietrza. To ułatwia różne takie. Dobra, może niech sobie zbadę tą jaskinię przez chwilę. Ja się jeszcze rozejrzę, że tu jest coś ciekawego. Godnego uwagi. Na przykład jeszcze jakaś skrzynia, której nie znalazłam. Ale ładna okolica, taka fajna, podoba mi się. Bardziej mi się podoba niż ta skrzynia Davy'ego Jonesa. Jest taka, lubię bardziej takie otwarte niż tamten kanion. Dlatego pewnie. A co to jest? Tu jest jakaś inna jaskinia jeszcze? Ona ma taki specjalny znaczek. Miranda, co robisz? Dlaczego? Wysycha! Jak to wysycha? Przecież ona ma maksymalne nawodnienie, przecież ona była pod wodą. Czekajcie. Pływaj. 3 godziny. Jest za gorąco, dopiero uciekła, skóra syrena wyschła i łuszczy się słońce. A może to, że jest gorąco? No 33 stopnie, pewnie dlatego. Bo nie wiem, czemu w wodzie to czuję. A możesz w wodzie jeść wodorosty? Muszla małża. Też można wysłać, czy ten małż... Ojej, ona zanurkowała w piasku. Musi wyjść, żeby zjeść. Tak, to inaczej bym wystopniowała teraz te różowe kolory, no ale cóż. Najadłaś się. Ja chcę tam wrócić pod wodę, tam była bardzo ciekawa jaskinia. Tylko nie wiem, czemu ją wywala aż na ten brzeg. To jest chyba najbliższy. Dobra, to jeszcze raz zanurkujesz pod wodę. Nie masz dekompresji, więc powinno się udać. No, płyń. Jak ślicznie pływasz. Nie to. Jak ślicznie pływasz. Uczysz się pływać, czy sport ci rośnie? Za drugi pod wodę. Chciałam się przyjrzeć jej. A właśnie poszła popływać. Tak, syrena poszła popływać, niezwykłe wspomnienie. Sport poziom 3. Jej, jak mnie się to podoba. Super. Musimy zbadać tamtą jaskinię, bo jestem bardzo ciekawa, czy ona nie prowadzi do jakiejś wyspy na przykład. No i jeszcze chciałam obejrzeć inne miejsca do nurkowania przy okazji. O, patrzcie, znowu ta ośmiornica, wezmę ją. Gdzie jest ta taka grota? Ona miała taki jakby świecący znaczek nad sobą. Ona gdzieś tu była z brzegu. I tu jest skrzynia do otworzenia i tu jest... Właśnie czasami się... Wydaje mi się, że to przez te groty się czasami tak baguje i wywala simów jakby na brzeg. To jest trochę głupie, no ale... Mam nadzieję, że jakoś to naprawią. Wyjątkowe znalezisko. Dobra, pójdź tu. Okej. Otwieraj skrzynkę. Jej! Mam nadzieję, że się udaje wpłynąć z jaskini. 2500, duży szlif blantowy, tanzanit, 3 wielkie ingoty palladu i fragment mapy. Może mogę złożyć mapę? Czekajcie, to mogę sprzedać. Pewnie dostanie awans. Tylko nurek? Nie, jeszcze nie. Nie możesz złożyć mapy? Chyba nie. Może wtedy się pojawi jakaś opcja. Może to prowadzi do jakiejś, wiecie... wyspy. Zasypię, że zapakowanie śniadania jak na piknik było bardzo, bardzo złym pomysłem. Cóż, nie było tam żadnego zatopionego złota i klejnotów, ale mianowicie nazywa widelec w całkiem niezłym stanie. Widelec?
Masz widelec? Nie. Już myślałam. Dobra, to też sprzedam. Nie awansujesz czasami w tej karierze? Dobra, awansujesz. O! Udało ci znaleźć nowe wyjście z systemu jaskini. Czy chcesz zobaczyć, to prowadzi? Tak. A! No wiecie co! Oszustwo, oszustwo. Dobra, to nie nurkujemy tu więcej, bo jeszcze chciałam zobaczyć inne rejony. A już nam tego dnia została połowa. Mirianda weszła drugim wejściem, system jaskini przybyła do Syrenia Grota. Okej, okay, także tamto wyjście chyba nigdzie nie prowadzi. Obejrzyjmy jeszcze inne miejsce do nurkowania, w którym nas nie było. Miałam nadzieję, że do wyspy nas zaprowadzi, bo chyba jakieś tajne przejście prowadzi do jakiejś wyspy. Ale cóż, nie udało się. Czekajcie, muszę się rozejrzeć. Bo trochę się gubię jeszcze w tym nowym świecie, on jest dosyć rozległy i wiecie, te fragmenty są takie oddzielone od siebie. Idziemy do Perłowej Głębiny. Stąd musimy przybyć, tak? Nie. A tu kto jest? Syren. Syreny widać z daleka, tak na morzu. Na oceanie, w oceanie, czy w morzu, już sama nie wiem. Ona płynie stąd. Będziesz płynąć tak, tak? A nie motorówką? Nie będziesz już płynąć motorówką w ogóle? Ciekawe. Dobra, niech... Niech płynie. Poczekamy. Zaczęło padać, więc może powinna przestać wysychać. No ale... Jeszcze 3 godziny to nie ubywa, więc widocznie to jest permanentne. Niestety. Nie wiem, czy to nie jest jakieś zbagowane, bo nawodnienie ma bardzo duże, więc nie powinna wysychać. Tak niestety przy pływaniu na pełnych obrotach troszkę się przycina. Tak skokowo działa, no ale cóż, nic na to nie poradzę. Musimy jeszcze koniecznie obejrzeć to miejsce do nurkowania. To chyba są 4 miejsca do nurkowania. Bo nie wiem, czy to nie jest czasem ostatnie. 4 albo 5, już same nie wiem. Się powoli robię głodna, ale już jest 15 prawie. No płyń, syrenko. Daleko masz jeszcze? Okej, sprawdzimy, czy ona ma jeszcze daleko. Łódką byłoby... Oh my gosh. Tutaj płyniesz? Nie. Tutaj płynie. Dobra, zobaczymy, jaką drogą płynie. Szkoda, że nie mogę tego jeszcze bardziej przyspieszyć, ale... Ale cóż, płynie przy brzegu. Jeszcze dlatego też, że deszcz pada mi się trochę przycina, no ale... Biedna się głodna robi. Będzie musiała jakoś to znieść. Bo niestety ona pod wodą nie może zjeść, musi wyjść na brzeg. W sumie szkoda. No, ma poziom 4 sportu. Energia przy pływaniu jej chyba mniej spada, bo jest syreną. Rośnie jej zabawa, ale nie wiem, czy dlatego, że jest syreną, czy dlatego, że ma to. Czy może wszystkim rośnie zabawa, jak pływają, już sama nie wiem. W każdym razie będziemy tutaj nurkowali. I nie mogę się doczekać, jak zobaczę, jak wygląda to miejsce. Bo już powinnam kończyć ten first look. Tak naprawdę, bo już nagrywam prawie godzinę. Więc ja poradzę, że tutaj jest tak ciekawie i coś te rzeczy dzieje. No jeszcze chciałabym obczaić tego przyjaciela Krakena. Chciałam władcę Krakena, kurczę, już mi się miesza. Już nam bardzo niedużo brakuje. Właśnie wystarczyłoby jeszcze to i nie wiem, zrobić zdjęcie, nie złapać ryby. To trochę długo trwa. Może będzie jakiś inny challenge? Okej. Okay. Spójrzmy tutaj. Ładnie. Rozległe miejsce. Trudno, będzie dłuższy odcinek. Schwytaj rybkę. Schwytaj rybkę, a ja w międzyczasie obejrzę, czy tu są jakieś fajne rzeczy. To są wodorosty? Nie, myślałam. Czy tu nie ma jakichś innych syren, albo jakiejś tajemniczej butelki z tajemniczą wiadomością? Nie, ta gra mnie za bardzo wciąga, żeby mogła się oderwać. Jakaś zwykła zdobycz, jakiś cień tu widziałam. To jest coś do oglądania. Tam jest znowu ta ośmierdzona. Są takie niezwykłe. O, jest syrena. Ciekawe, czy syreny mają jakieś specjalne reakcje między sobą. Na przykład przebij piątkę ogonkiem. To by było słodkie. W ogóle tutaj jest fajnie, że są te żarzące węgielki na przykład do przechodzenia. Ale trochę mi brakuje, że na przykład nie ma, wiecie, tej takiej... Fajnie by była ta zabawa z tyczką, co się przechodzi tak jakby jeszcze niżej. To też by było fajne, gdyby to dali. Albo jeszcze jakąś taką inną.
Specjalne, syrena. Rozmawiaj o rybach, ale to chyba to już było jakby przyjazne. No to nie macie jakby takich specjalnych interakcji między sobą. Ale miło, że mogła spotkać inną syrenę. Czy to jest jakaś skrzynia? O, tu jest znowu ta grota specjalna jakby. Znaczy z takim świecącym czymś. Więc ja myślę, że ja chciałabym ją zobaczyć. Może ona gdzieś prowadzi? Niech ją zbada jeszcze. Tu też jest taki kanionik mały, w którym są takie wielkie małże. O, jest kufer do otworzenia. Co to jest? Jakaś ryba taka. No, dobra, to nie będziemy na razie łapać, bo ona będzie szła. Znaczy szła, płynęła do tej jaskini, więc i do tego kufra, więc pewnie ta ryba już zniknie. O, jest jeszcze jeden kufer. Co się stało? Powiedzcie, że mnie wywaliło. Nie, 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 nie! Co się wam stało? Oh my gosh, ile tu jest ludzi? Chyba czwórka. Wszystkich przyniosło w to same miejsce. Czterech nurków naraz. To jest coś zbugowane, że ich tak wywala tutaj od razu jakby na brzeg. Dobra. A, możesz tu jeszcze płynąć łodzią jakby? Przypłyń tu łodzią, dobra. Będzie szybciej. Niestety się głodna robi. Czekajcie, bo ona w sumie będzie zła. A, zrobimy tak. Niech jeszcze sobie zje wodorosta, bo niech zje ośmiornicę. Ma aż trzy. Nie, 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 nie. Zjedz. Niech zje ośmiornicę. A, już jej się wzięła łódka. Nie wiem, dokąd będzie płynęła, żeby zjeść tą ośmiornicę. A, na inny ląd, okej. Okay. Nom, nom, smaczna ośmiorniczka. A, mało głodu. A nie, dobra, ale nie aż tak dużo. Miałam nadzieję, że jej więcej głodu zaspokoi. Dobra, to zjedz sobie jeszcze łososia. Właśnie, jak szybko się syrena głód zaspokaja. Mogłaby więcej dawać taka rzadka ośmiornica. Dobra, powiedzmy, że jest najedzona. Ja jeszcze koniecznie muszę tam popłynąć. Perłowa głębina, dobra. Zrobimy tak. I ona przypłynie tu łodzią. A co, tam będziemy się. I jeszcze właśnie chcę tego krakena załatwić. Zobaczyć, jak to wygląda i będziemy kończyć. Dobra. I teraz zanurkuj pod wodę. No, zanurkuj. Mam nadzieję, że tym razem nikogo nie wywali. Z tej areny. No. Z tego obszaru. Może tak. Może jest trochę ciemno, ale mi to nie przeszkadza. W najmniejszym stopniu. Dobra, otworzymy najpierw ten kufer, co tutaj był. On był bliżej chyba. O, ten. Tak, jest kuferek. Tutaj są aż dwa, nie wiem, czy w innych miejscach nie było więcej, ja nie zauważyłam, no ale to już nic nie poradzę, jeśli nie zauważyłam. Tu jest jakaś dziwna dziura, nie? Spójrzcie. Co to jest? A co są to butelki? Myślałam, że może tu jest coś do zebrania, ale jest dziwne, mogliby tam coś ukryć jednak. Byłoby fajniej. Okej, ona teraz coś ogląda, ale mnie zależy na tym. Tylko tu też był przecież ten kufer. W ogóle otworzyłaś go? Otworzyłam go czy nie? No, otwórz. Co się dzieje? Dlaczego? No w końcu, nie wiem, coś... Teraz zbugowane są tu niektóre rzeczy, no ale... 5000! Wielki ingot pluton, żółty szafir, gnom pan Marier... O, gnom nowy! Duży szlif kryształowej kuli, klejnot tęczowy, rubin szmaragd, wow. Ile fantastycznych kamieni, pokażcie tego gnoma. Jestem ciekawa. O, trzeba będzie go wyjąć do domu i zobaczyć. A, za 1000.
Nie jest aż taki drogi jak na gnoma chyba. Dobra, to jeszcze koniecznie musimy tam iść. Mnie nie obchodzi, że jesteś śpiąca. Jest tu niezwykle mi zależy, żeby zobaczyć tę jaskinię. A gdzie był ten drugi kufer? Skupiłam. Tu. Może niech najpierw otworzy? Potem znowu będą jakieś problemy. Nie zobaczymy, co jest w środku. Ja już nagrywam ponad godzinę. Mam nadzieję, że ktoś dotrwał do tego momentu. Łowca skarbów! Wow! Łowca skarbów, otwórz 5 skrzyń skarbów. Cieszę się, ale nie wiem, co było w środku. Dostałam łowcę skarbów, ale nie wiem, co było w kufrze. Prastara skamieniałość ryby. Mamy te. Tu są jakieś moje 3 mapy. Mapy tu nie było. Dobra. Chyba, że jeszcze mi się wyświetlą rzeczy z tego kufra, albo coś się zbugowało i ich nie dostanę. No, ale cóż. Zbadaj tą, koniecznie tą jaskinię. Proszę, proszę, proszę. Płyń tutaj i wpłyń do środka. Nie teleportuj się nigdzie. No, wpływasz? Wpływa. Ekstra, jest zmęczona, ale co tam? Ile mi brakuje, żeby zostać władczynią Krakena? Już niedużo. Słabość ryby podczas nurkowania to jest prostsze. Wiesz, no i tak ona ma duże szczęście, więc jej rosną te punkty cały czas. Więc jeszcze wystarczy, że komuś wyślemy prezent. Dzień wypoczynku. A, tutaj jest. 3 złota, presa z kamieniałej ryby, duży szlif. Przewspaniały klejnot. Okej. Okay. Teraz kamieniałej ryby rzadkie. A mogę coś sprzedać? Złoto. A, coś się zepsuło z moją karierą nurka. Chyba, że syrena nie może, bo tu się zacięło i mi się nie liczy. Nie wiem, czy... A, jakaś ryba ją ugryzła. Nie wiem, czy to się zacięło, bo jest zbugowane, bo jest syreną, jakby już ta kariera nie może jej prowadzić. Czy na przykład... Każdemu się może jakoś tak zaciąć z jakiegoś powodu. Bo spójrzcie, brakuje mi jeszcze 171. Właśnie ja dużo drugich rzeczy sprzedałam. Chyba, że to się nie liczy jako podczas nurkowania, no ale... Jakbym sprzedała tą jedną ośmiornicę. Aha, rzeczy ze skrzyni się nie liczą. Dobra, to nie zbugowało się. Chociaż moim zdaniem rzeczy ze skrzyni się powinny liczyć, ale cóż. Zabusza się coraz głębiej i głębiej. Dno oceaniczne może być usłone rzemi albo mroczną czeluścią. Zależnie od tego, jak do niego podejdziesz, zachowaj czujność. Okej. To tyle chciałam wiedzieć. A właśnie to była awans, to nieważne. Chciałam, żeby to do kogoś prowadziło. Tak chcę. Jest! Czy to jest wyspa? Tak, moje marzenia się dzisiaj spełniają po prostu. I ją przyniosła od razu na tą wyspę. Znalazła drugie wyjście i odkryła wyspę siedziwa nurkowania. Miranda Paradis znalazła także muszlę przegrzewka. Super, cieszę się z muszli, ale bardziej się cieszę z wyspy. Wow! Ile ty chcesz odkryć wysp? Ona chce odkryć... wszystkie. To nie wiem, ile jeszcze nam brakuje. Ale powiem wam, że całkiem spora wyspa. Spójrzmy tak, wiecie, obszarem, który można... to nie jest taka spora. Myślałam, że jest większa. Ale i tak jest fajna. Można tu zrobić sobie jakiś domek. Chociaż no tamta, którą dostałam za 5-gwiazdkowy kurort, się najlepiej nadawała na kurort. No bo to jest jednak mało miejsca na kurort, ale można tu sobie coś też wybudować. Chociaż dla mnie no większość tych wysp jednak jest trochę za mała, bo mogłyby być trochę większe, takie jak bardziej normalne parcele, no ale cóż. Masz jakieś szczęście życiowe, żebym mogła już kupić tego? Nie. No ale wiecie co, zrobimy tak, wiem, że już bardzo długo nagrywam, ale wyślę do domu, ona się wyśpi. Może się jej punkty szczęścia nabiją i rano jeszcze zobaczymy Krakena i to już będzie wszystko, także... Już tyle cień dzisiaj narobiłam, że nie wiem, jak ja będę to montować, ale zaraz do was wracam. Okej, już jestem. Tak.
Mam już wystarczająco punktów szczęścia, żeby zakupić tą nagrodę. Zbierało mi się przez noc, więc bardzo się cieszę, zaraz to zrobię. Chciałam już tylko pokazać, tu jest ten gnom. Gnom pan Mariner. Nie, pan Mariner. O, taki z butlą. I chciałam jeszcze pokazać, to jest ta niezwykła, taka skamieniała ryba, czy tam muszla jakaś? Nie, to jest bardziej muszla. A to jest wielki ingot plutonu, który jest radioaktywny. Jego okres półrocznego rozpadu wynosi 24 tysiące 100 lat. I on waży 30... No pokażcie mi jeszcze... 35,79 kilo i kosztuje 11 tysięcy, właściwie prawie 12 tysięcy simolonów. Jest naprawdę wielki. Wielka po prostu sztabka plutonu i no super. A teraz kupimy właśnie tą nagrodę. Nagrodę szczęścia życiowego. I zostaniemy... Gdzie to jest? Nie spadek. Przyjacielem Krakena. Przeżyjący Kraken podaje się twojej woli. Kraken nigdy nie będzie atakował łodzi, na której się znajdujesz. Możesz także oskarżyć Krakena, zaatakować dowolną łódź, jaką wybierzesz. Kupujemy. No i przydałby mi się Kraken gdzieś teraz. Tylko nie wiem, skąd go wziąć. Może jak zobaczę jakąś łódź, to mogła go wezwać. Nie mogę wezwać Krakena? Zmień port, przynieść pływający dom. Jakaś łódka by mi się przydała. Do obejrzenia, ona włączyła muzykę. Czekajcie. To jest pływający dom, więc pewnie się nie liczy. Musimy znaleźć łódź. Może będę mogła kogoś napuścić Krakena. Mam nadzieję, że nikomu się nic nie stanie, bo nie chciałam nikomu zrobić nic złego. Chciałam tylko zobaczyć, jak to wygląda. Czy widzicie jakieś łodzie? Może gdzieś tu będą pływały? Z łodziami to różnie bywa. No jestem tyle ciekawa. Szkoda, że nie muszę tak na przykład wezwać Krakena, na przykład wezwij Krakena, coś takiego. To by się przydało. Liczyłam to, bo jeszcze mamy 4 nieodkryte wyspy. O, syrena. Nie, łódka. Łódka. Okej. Okay. Wypuść Krakena. Kraken chyba nie może zaatakować tej łodzi. O! Dlaczego? Dlaczego, Krakenku? Będę szukała łódek. A tutaj pewnie są za bardzo przy brzegu. Nie, dlaczego nie? Pewnie jest w złym miejscu. O, to nie fair. Chciałam przetestować Krakena i nie mogę. Jakby tu coś pływało może, bo on tak pływa w tych obszarach nurkowania. Więc może wtedy. Chyba, że coś przy naszym domu będzie przypływało. I teraz czajenie się na łódź. O, to może potrwać niestety. Tu jest łódź. Nie może zaatakować tej łodzi. No wiecie co, wrócę jak znajdę jakąś łódź, którą Kraken może zaatakować, bo bardzo chcę to zobaczyć. Okej, już jestem. A jak widzicie, niestety bez Krakena, ponieważ powiem wam, że z tym Krakenem jest masakra. A tak by the way, to od normalnego jedzenia też jej rośnie głód. Więc nie wiem, dlaczego czytałam takie rzeczy, że nie. Ale w każdym razie może jeść. I nawet całkiem ładnie jej zaspokaja ten głód, także spoko. Jej trochę brakuje towarzystwa, także nie wiem, niech ona sobie tutaj... gra w gry społecznościowe. Tak, i jeśli chodzi o Krakena, to powiem wam, że to jest masakra, bo po prostu, nie wiem, o, rekin przepłynął przez moją łódź. Widzicie tutaj, już minął właściwie cały dzień, a może nawet dwa już sama, nie wiem. I cały czas praktycznie próbuję szukać łódki i cały czas jest ten komunikat, że no, wypuść Krakena i że Kraken nie może zaatakować tej łodzi. Także, no po prostu już nie mam siły tego dłużej szukać, już naprawdę kliknęłam w tyle łódek, że... Już sama nawet nie wiem ile. No i to jest po prostu masakra, także weź nie idź spać jeszcze. Weź tańcz. A ja zrobię takie moje podsumowanie. No niestety z Krakenem nagroda totalnie nie wypaliła. Nie wiem właściwie dlaczego. Czytałam, że łódź powinna dłużej stać, na przykład jeśli nasz sim jest
Jeśli naszego Sima miałby zaatakować Kraken, to musiałby dłużej gdzieś stać w miejscu w łodzi. No tutaj Simowie raczej się łódkami nie zatrzymują. Tam gdzieś była jedna łódka, o, tu jest taka przycumowana. Ale też nie mogę wypuścić Krakena, więc nie wiem, on musiałby być w tym obszarze do nurkowania, ale jak tutaj łódki stają, to potem zaraz znikają i są tylko na chwilę. A także, no niestety wam tego nie pokażę, bo... No... Gnom się tu przeniósł. Okej, ona nie chce tańczyć, ona chce spać, więc niech sobie śpi. Bo już jest zmęczona, też cały dzień praktycznie pływała gdzieś tam sobie, bo ja mniej więcej pozwoliłam jej robić to, co ona chciała. Także no z Krakenem niestety, jak widzicie, wielki niewypał, nie wiem dlaczego, nie wiem, mam nadzieję, że to jakoś naprawią, bo bardzo droga nagroda, praktycznie nie da się z niej skorzystać. No ale wracając do tego ogólnie Drajskiej Wyspy, to by był już ostatni odcinek. I mam... no i też nie mogę. A stała tu chwilę, widzicie. Mam nadzieję, wracając do Drajskiej Wyspy, to był już ostatni odcinek i mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek oraz ogólnie cały First Look. Jeśli chodzi o takie moje podsumowanie wrażeń z Drajskiej Wyspy, to są naprawdę pozytywne. Ten negatywny współczynnik z Krakenem nie zniszczył tego za bardzo, chociaż mam nadzieję, że to naprawią. Bardzo mi się podoba ten dodatek, jest naprawdę piękna nowa okolica, która kryje w sobie dużo tajemnic właśnie w tych strefach do nurkowania, czy też w ramach właśnie ukrytych wysp, które można odkryć. Bardzo mi się podoba, że jest nowy zawód ratownika, czy też to samo zatrudnienie nurka, chociaż dla mnie jest trochę zbyt uproszczone. No, generalnie podoba mi się ten świat, fajne jest to całe nurkowanie, fajny jest windsurfing, fajne jest też prowadzenie kurotów. Na początku myślałam, że to nie będzie mi się za bardzo podobało, ale jak prowadziłam ten kurot, jak widzicie, udało mi się doprowadzić go do pięciogwiazdkowego. Powiem wam, że może to jest w sumie troszeczkę zbyt proste mieć pięciogwiazdkowy, wystarczy mieć tak naprawdę dużo kasy. No i nie mogę. O, tego chciała wypuścić tego Krakena i nie mogę, dobra. Wystarczy mieć dużo kasy i właściwie można bez problemów większych zrobić ten pięciogwiazdkowy kurort. Także nie wiem, czy tym jest trochę zbyt proste, chociaż no, normalnie to nie byłoby takie proste zarobić aż tyle kasy, także może w sumie to nie jest takie proste, ale jeśli... nie jest też takie skomplikowane to prowadzenie kurortu, dużo różnych rzeczy, na które mamy wpływ, typu chlor w basenie, czy jakieś tam inne tego typu rzeczy, jakość jedzenia. Także prowadzenie kurortów jest całkiem fajne i powiem wam, że wciągające, i chciałabym mieć na przykład parę kurortów i urządzić każdy w innym stylu. Także to też mi się podoba. Syreny też są całkiem fajne, chociaż ja generalnie preferuję raczej simów takich, wiecie, zwykłych ludzi, bo lubię prowadzić takie raczej normalne życie, ale całkiem zabawne, zabawna odskocznia od takiej codzienności. Można też właśnie przestać być tą syreną, jeśli się nie pływa długo w słonej wodzie, także można jakoś z tego zrezygnować, no chyba, że się kupi permanentną syrenę, no ale ktoś, kto będzie chciał zrezygnować, to raczej tego nie kupi. Także no, moje wrażenie generalnie z tego dodatku są bardzo pozytywne, jest też dużo fajnych nowych ubrań, trochę fajnych nowych rzeczy. Jest czym się bawić i myślę, że ten dodatek zajmie mi sporo czasu i że prędko mi się nie znudzi, bo jest naprawdę dużo fajnych rzeczy do roboty. Także jeśli podoba wam się ten klimat wakacyjny, taki właśnie... Nie wiedziałam, jak to wyglądają pory roku, bo ja cały czas miałam lato, ale ciekawe by było, jakby wyglądało Isla Paradiso zimą. Ładny właśnie też ten teren do festiwali, jest całkiem ładny park. No generalnie bardzo mi się podoba, więc jeśli lubicie taki klimat, to myślę, że wam też się mogłoby spodobać. A w tym odcinku to by było już wszystko. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się oglądało ten odcinek jak i całego First Looka, tak jak mówiłam. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!